Dzień dobry. Wojciech Zieliński. Witam państwa w kolejnym odcinku Osos Tutor. W trakcie prezentacji omówimy możliwości, jakie stwarza KS Solab w przyspieszeniu procesu realizacji obsługi badań w kierunku SARS-CoV-2 w laboratorium diagnostycznym. Dla przypomnienia, każde medyczne laboratorium diagnostyczne, także prywatne, wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest zobowiązane do wprowadzenia do systemu EWP informacji o wynikach testów. W przypadku realizacji badań bez integracji z analizatorem konieczne jest manualne przepisywanie wyników do programu KS Solab. Zatem proces taki wygląda następująco. Lekarz wprowadza zlecenie na badanie do systemu EWP, następnie zlecenie oraz materiał dostarczane są do laboratorium. W dalszej kolejności realizowane jest badanie i manualne wprowadzanie wyników do systemu KS Solab. Po przygotowaniu oraz wydaniu sprawozdania laboratoryjnego wprowadzane są informacje o wyniku do EWP. Warto zaznaczyć, że każdy element wprowadzany manualnie wydłuża realizację całości procesu, a także stwarza ryzyko potencjalnych błędów. Zobaczmy teraz, jak wygląda ten proces w programie KS SOLAB, z wykorzystaniem możliwości automatycznego przekazywania wyników od analizatorów do programu oraz od programu do platformy EWP. Lekarz wprowadza zlecenie na badania do EWP. Następnie zlecenia oraz materiał dostarczane są do laboratorium, gdzie realizowane jest badanie. Wyniki z badania są automatycznie przekazywane do KS-Solab. Następnie użytkownik wskazuje badania, które mają zostać przesłane do EWP. Dane są automatycznie przygotowane do eksportu i wysłane na platformę. Podsumowując, wykorzystanie możliwości, jakie daje program KS-Solab. Pozwala zaoszczędzić czas oraz liczbę osób zaangażowanych w realizację procesu. KS Solab wspiera użytkownika wielopłaszczyznowo. Komunikacja z urządzeniami zapewnia sprawne przekazywanie wyników pomiędzy analizatorem a programem KS Solab. Dostęp do bieżących wyników kontroli jakości ułatwia weryfikację danych. Powiązanie wyników z wartościami referencyjnymi ułatwia interpretację otrzymanych wyników. Dzięki systemowi komentarzy wewnętrznych Ułatwiona zostaje komunikacja pomiędzy pracownikami części bezpiecznej, jak i pierwszej części czerwonej, bez zwiększania ryzyka zakażenia. Funkcjonalność automatycznego wysyłania wyników badań w kierunku SARS-CoV-2 do EWP zostanie uruchomiona w najbliższym czasie. Pozwoli to znacznie przyspieszyć realizację procesu, ponieważ nie będzie potrzeby manualnego wprowadzania danych przez pracowników laboratorium oraz zniweluje ewentualne błędy. Interfejs umożliwiający wysyłanie wyników do EWP pozwala na filtrowanie widocznych danych w zależności od aktualnych potrzeb. Wstępna walidacja dostępnych danych pomaga w ograniczeniu przekazywania nieprawidłowych informacji do systemu EWP. Program pozwala na generowanie raportów z wykonanych operacji. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Osos Tutor.